Zawodnicy, kibice narzekali na decyzję organizatorów zabraniającą używania opon z kolcami. Użycie takich opon po pierwsze podniosłoby bezpieczeństwo uczestników rajdu, po wtóre zwiększyło atrakcyjność przejazdów i tym samym wyeliminowało przypadkowość. A tak, zamiast walki z czasem, mogliśmy obserwować walkę o utrzymanie się na trasie. W ten właśnie sposób większość kierowców pokonywała pierwszą próbę na BMW. Nie inaczej jechali także Robert Herba i Jacek Rater w N-grupowym Mitsubishi Lancer Evo 5. Herba miał ogromną ochotę na powtórzenie sukcesu z ubiegłego roku, ale na BMW uzyskał czas poza pierwszym dziesiątką. Wielki powrót Pawła Przybylskiego. Wśród fachowców ten zawodnik uchodzi za największy talent ostatnich lat. Mimo to nie ma szczęścia do sponsorów. Ostatni pełny sezon Przybylski przejechał w 1994 roku. Potem były sporadyczne starty, najczęściej właśnie na barburce. Na prawym fotelu od wielu lat zasiada Krzysztof Gęborys. Mimo znakomitych umiejętności, wielkiej precyzji, Przybylski z Gęborysem także mają trudności z utrzymaniem się na trasie i uzyskują czas dużo gorszy od zwycięzcy. Piotr Świeboda i Artur Skorupa, mistrzowie Polski w grupie N i zdobywcy trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej, podobnie jak Hołowczyc, pomylili trasę, otrzymali tak zwaną taryfę i dalej mogli uczestniczyć w rajdzie jeszcze bardziej towarzysko. Rywalizacja była dla nich skończona. Marek Gieruszczak powrócił w tym roku na trasy rajdowe po 4 latach przerwy. Powrócił całkiem udanie. Mimo że dysponował nieco starszym modelem Toyoty, to wygrał nawet jeden rajd w klasyfikacji generalnej. Na BMW, podobnie jak reszta czołówki, czas grubo poniżej możliwości. Również Cezary Fuchs, dysponujący chyba najmocniejszym rajdowym samochodem w Polsce, był bezradny wobec śliskiej brei, która zalegała na wierzchni. Leszek Kuza i Andrzej Górski, nasza druga załoga reprezentująca Polskę w Mistrzostwach Świata, także postanowili zakończyć sezon w kraju na prestiżowej barburce, ale podobnie jak u innych, ich wynik też daleko odbiegał od ideału. W miarę upływu czasu samochody coraz mocniej rozjeżdżały rozpuszczający się śnieg i nawierzchnia stawała się bardziej przyczepna. Uzyskiwane czasy także były coraz lepsze. Jarosław Gineles wraz ze słowackim pilotem Emilem Horniaczkiem uzyskali czas tylko 10 sekund gorszy od zwycięzcy. Trochę gorzej pojechali Wiesław Stec i Stanisław Baza. Za to znakomicie wypadł rallycrossowy mistrz Polski Adam Polak, pilotowany przez niezwykle doświadczonego Ryszarda Rzyszkowskiego, wielokrotnego dyrektora rajdu Barburki. Uzyskali na tej próbie trzeci czas. Ku zaskoczeniu wszystkich, próbę na BMW wygrała krakowska załoga Tomasz Mikołajczyk, Grzegorz Malm, jadąca Fordem Escortem przed Damianem Jurczakiem i Markiem Grabcem w Peugeocie. Trzecie miejsce wspólnie z Adamem Polakiem zajął Bogdan Ludwiczak, pilotowany przez Tomasza Cichockiego. Drugi odcinek rajdu rozegrany na terenie warszawskiej Cytadeli. Najtrudniejsza i przez to najciekawsza próba rajdu. Tutaj trzeba było wykazać się odwagą i precyzją w prowadzeniu auta.
Hołowczyk z Wisławskim postanowili odrobić choć kilka straconych na Bemowie sekund. Pojechali niezwykle dynamicznie, uzyskali najlepszy czas, ale błąd w pokonywaniu trasy ponownie zmusił sędziów do wpisania taryfy. Herba i Ratę także postanowili odrobić straty z Bemowa. Uważna jazda przyniosła trzeci czas na tym odcinku. Prowadzenie samochodu na śliskiej nawierzchni, na oponach pozbawionych kolców, wymagało ogromnego wyczucia w operowaniu kierownicą, hamulcem i pedałem gazu. Właśnie pojechali Paweł Przybylski z Krzysztofem Gęborysem, precyzyjnie cały czas pilnując, by za bardzo nie stracić kontaktu z nawierzchnią. Dzięki temu wygrali tę próbę. Piotr Świeboda i Artur Skorupa pozbawili się szans w rywalizacji już na Bemowie. Mimo to pojechali znakomicie, zajmując czwarte miejsce. Tym razem Marek Gieruszczak i Jarosław Kieszkowski, pomimo A-grupowego samochodu, musieli się zadowolić ósmym miejscem. Cezary Fuchs i Mikołaj Madej z pozoru jechali tutaj bardzo wolno. Okazało się, że uzyskali drugi czas, choć do Przybylskiego stracili 8,5 sekundy. W Warszawie Leszek Huzaj był wyraźnie bez formy. Być może dawało sobie znać nie do końca wyleczona kontuzja prawej ręki. W Cytadeli siódme miejsce. Adam Polak potwierdził, że czas z pierwszej próby nie był przypadkowy. Tutaj piąte miejsce. Zbigniew Stec z Robertem Bromkę całkiem dobrze pojechali OS na Bemowie. Na tym odcinku uzyskali świetny szósty rezultat. W Cytadeli Ludwiczak uzyskał dziewiąty czas, ale bardzo dobry rezultat z pierwszej próby dawał mu szansę na niezłe miejsce w rajdzie. Ostatni odcinek rajdu Barbórki rozegrany został na terenie giełdy samochodowej na Żeraniu. On zadecydował o ostatecznej klasyfikacji rajdu. Hołowczyk z Wisławskim już bez szans na zwycięstwo, mimo to pojechali niezwykle szybko i widowiskowo, wygrywając tę próbę. Jednak straty z poprzednich odcinków były spore i zajęli dopiero 38 miejsce w rajdzie. Herba i Ratę do końca walczyli o drugie miejsce. Na Żeraniu pojechali spokojnie, co przyniosło rezultat w postaci trzeciego czasu, ale to nie wystarczyło. Musieli się zadowolić trzecią lokatą.
Paweł Przybylski i Krzysztof Gęborys większość strat odrobili w Cytadeli. Tutaj chcieli postawić kropkę nad i. I tak się stało. Przegrali odcinek tylko z Hołowczycem i po raz czwarty wygrali rajd Barbórki, wyrównując rekord Mariana Bublewicza. Marek Gieruszczak jak zwykle w nienagannym stylu pokonywał kolejne metry tej próby. Uzyskał 8 czas, a w rajdzie zajął 11 miejsce. Cezary Fuchs tym razem był wolniejszy od Gieruszczaka, ale dzięki wcześniejszej świetnej jeździe w klasyfikacji zajął bardzo dobre 6 miejsce. Leszek Kuzaj również w ładnym stylu pojechał na żeraniu, ale w tym roku musiał się zadowolić 9 miejscem w generalce. Pomyłka na trasie tego odcinka kosztowała Zbigniewa Steca spadek na 8 miejsce w klasyfikacji. Dużą niespodzianką był występ startującego w wyścigach górskich Jarosława Hebzdy. Wśród bardzo utytułowanych kolegów zajął świetne 7 miejsce. Właśnie z tym zawodnikiem Robert Herba walczył o 2 miejsce. Bogdan Ludwiczak sprawił sobie i kibicom ogromną niespodziankę, kończąc rajd tuż za plecami Pawła Przybylskiego. Znakomity występ Bartłomieja Baniowskiego, 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Zwycięzca pierwszego odcinka Tomasz Mikołajczyk dojechał do mety rajdu na 5 miejscu. A 10 zamknął Krzysztof Tercjak w Fordzie Escorcie. Oto klasyfikacja.